Dziś w filmie przedstawimy Wam historię pewnej dziewczyny. Dziewczyny, która będąc w kościele, doznała niesamowitego przeczucia. Kobieta miała wizję tego, co zbliża się do Polski i świata. Kobieta opisała niepokojącą wizję, jak Polska w jednej chwili doznaje czegoś mrocznego. To jednak nie wszystko, bo w pewnej chwili ujrzała też jakąś szkaradną postać. Czy ona zagrozi Polsce? Cześć. Chcę Wam napisać o sytuacji, jaka miała miejsce w kościele. Byłam w tamtym tygodniu na mszy i można powiedzieć, że miałam wizję. Wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie, ale tak było. Kiedy podczas mszy zaczęła się komunia, wszyscy podchodzili do księdza. Ja niestety nie mogłam iść, bo nie byłam u spowiedzi, a w ostatnim czasie zrobiłam trochę niefajnych rzeczy. Może nie są to jakieś bardzo ciężkie grzechy, ale jednak trochę mi ciążą. Jedna pani wyszła z mojej ławki i spojrzała na mnie strasznie wrednym wzrokiem, bo najpewniej nie podobało jej się, że ja nie idę do komunii, bo pewnie jestem zła, grzeszna i tak dalej. Szkoda, że ludzie traktują tak innych, ale to nie w tym rzecz. W pewnej chwili, kiedy ta pani już wyszła, poczułam ucisk w sercu. Trochę się przestraszyłam. Miałam problemy z oddychaniem i bałam się, że zemdleję. I wtedy spojrzałam na figurę Jezusa, która wisiała na krzyżu nad ołtarzem. I choć zabrzmi to bezsensownie, miałam wrażenie, że się do mnie uśmiecha. Może to sobie jakoś uroiłam, ale nie wiem. W każdym razie wtedy poczułam się bardzo źle i przez kilka sekund zobaczyłam coś przed oczami. To był kościół, który się walił. Widziałam, jak spadały kamienie, a figury świętych, które w nim były, ożyły i biegały w popłochu, krzycząc i bojąc się nadchodzącego zniszczenia. Potem nagle wszystko się zmieniło. Znalazłam się otoczona kwiatami i drzewami. Stałam na wielkiej zielonej łące. To było cudowne miejsce, ale w pewnej chwili poczułam, że coś się zmienia. Nie wiem dlaczego, ale gdzieś wewnętrznie czułam, że ta piękna łąka i to cudowne miejsce symbolizują Polskę. Wtedy poczułam nagle zimny wiatr na ramionach i doznałam gęsiej skórki. Nagle ta wspaniała łąka i drzewa zaczęły płonąć. Słyszałam krzyk tych wszystkich roślin i mieszkających w niej stworzeń. Wszystko doznawało spalania. Próbowałam to zatrzymać, biegając wokół jak oszalała, ale wiedziałam, że to nie jest już możliwe. Po chwili z tej łąki nie pozostało nic poza kępkami spalonej ziemi. Płakałam i krzyczałam i wtedy pojawił się jakiś człowiek, przerażający, miał zniszczoną twarz. Nagle rzucił się na mnie, a ja się przewróciłam i wtedy wizja się skończyła. Ta wizja trwała naprawdę sekundy. Gdy się zakończyła, wyszłam z kościoła. Nie mogłam usiedzieć, bo czułam się bardzo źle, więc poszłam do domu i przeleżałam cały dzień. Nie spałam, jedynie na chwilę przymknęłam oczy, ale w trakcie snu wróciła do mnie ta wizja z kościoła o uciekających figurach. Nie wiem, co to znaczy. Trochę się boję i obawiam się, czy to mogła być wizja od Boga. Dotąd nigdy nie miałam żadnej wizji, żadnych przeczuć. To był pierwszy raz, ale naprawdę strasznie się obawiam. Nie mogę zapytać rodziców ani przyjaciół o to, bo uznają, że coś ze mną nie tak. Znalazłam w sieci jedną dziewczynę, która pisała, że ma objawienia, ale ona, gdy napisała mi swoją historię, wyzwała mnie od dzieciaka i dziecinnej oszustki. Ale ja nie kłamię. Ta wizja cały czas jest przed moimi oczami i często mi się śni. A może faktycznie ja wariuję, jak myślicie? Tym bardziej, że nie była jedyną wizją, jakiej doświadczyłam. Kilka dni po wydarzeniach z kościoła znowu coś widziałam. Pamiętam, że zamiatałam ganek i wtedy miotła mi spadła i zobaczyłam przebłyski obrazów. Najpierw jakieś twarze. Nie jestem pewna, ale jedna z nich przypominała bardzo Jana Pawła II. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ta postać była ubrana na biało i podniosła dłoń, jakby błogosławiąc. Jan Paweł II błogosławił orła, który unosił się przed nim. Niestety miałam wrażenie, że ten orzeł jest zraniony, bo wydawał ciche, bardzo słabe dźwięki. Nagle ten orzeł zamknął oczy i wtedy to się stało. Ziemia się otworzyła, wokoło było miasto, drzewa i ludzie i wszyscy wpadli do otchłani. Słyszałam krzyki. Ziemia trzęsła się tak mocno, że czułam silne zawroty głowy. Płakałam razem z papieżem i wtedy pojawiła się inna postać. To był polityk, bardzo dobrze znany w Polsce. Nie chcę pisać, kim on był, bo nie chcę być posądzana o polityczny podtekst mojej wypowiedzi, ale mogę tylko powiedzieć, że zupełnie nie spodziewałam się, że ten polityk zrobi to, co zrobi. Jego działalność w Polsce nie zawsze mi się podobała, ale nie spodziewałam się, że to zrobi. On po prostu podał komuś dłoń i tym samym wydał pozwolenie na ukrytą walkę. W Polsce zaczęła się wielka walka. Ludzie krzyczeli i płakali, widziałam Warszawę w ruinach. Niektóre części kraju były też przesiąknięte jakimś gazem, dymem.
Nie wiem, co to było, ale według mojej wizji ten dym może wyrządzić wiele krzywdy. Wszędzie słychać było strzały i wszystko stało się tak szybko. Polska została zniszczona. Nie cała, jej część, ale jednak nie potrafiłam patrzeć na ten lęk, na to zło. Byłam wystraszona. Nie wiem dlaczego, ale przed moimi oczami, gdy zaczęły pojawiać się te dziwne obrazy, cały czas miałam liczbę 36. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Może chodzi o jakieś ukryte znaczenie tych liczb. Może ktoś bardziej znający się na znaczeniach liczb wie o tym coś więcej, ale dla mnie to niezrozumiałe. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to przemyślenia, że może chodzić o datę, czyli 30 czerwca. Nie wiem niestety, o który rok może chodzić. Słynna księga mrocznych proroctw ojca Pio staje się coraz bardziej aktualna. Szybki rozwój niepokojących wydarzeń na Ziemi, na świecie, sprawia, że coraz bardziej myślimy o przyszłości i o tym, czy przypadkiem w wizjach dotyczących zbliżającego się końca świata nie ma choć odrobiny prawdy. Ojciec Pio, święty od 2002 roku, nie dokonywał radosnych opisów przyszłości, a wręcz przeciwnie, jego wizje były mroczne. Ojciec Pio pozostawił jako spuściznę dla przyszłych pokoleń księgę przepowiedni wraz z listem, który napisał na chwilę przed odejściem z tego świata. W liście pisał o erze, która nadejdzie w przyszłości, wraz z pojawieniem się Antychrysta. Ojciec Pio widział przyszłość, w której nikt nie chciałby żyć, w której także Kościół jest po stronie zła. Ludzie idą w otchłań piekielną, w wielkiej radości, jakby szli na bal maskowy lub wesele diabła. Miara grzechu jest pełna. Zbliża się dzień z mrocznymi wydarzeniami. Europa będzie cierpieć straszne kary, gdy papiestwo będzie puste. Gniew, nienawiść i oszczerstwa, sprowokowane przez osoby wychodzące, które idą w ogniu, a następnie sami zniszczą swojego władcę. Na zachodzie rozpocznie się wielki konflikt, który zniszczy wielu ludzi. Ludzie będą się na to gapić bezsilnie przez 4 lata i 5 miesięcy. Jednak głód i tajemnicze zaburzenie ciała pochłoną więcej ofiar niż konflikt. Zwróćmy uwagę na liczbę 4 lata i 5 miesięcy. Czy oznacza to, że światowe niepokoje, opisujące okres trzeciego konfliktu światowego, potrwają 4 lata i 5 miesięcy? Ojciec Pio napisał: człowiek zniszczy człowieka, ziemia zniknie, wielka ziemia. Jedna strona świata zostanie na zawsze wymazana z map geograficznych. Wraz z nim zniknie historia i rozwój ludzkości. 1/3 ludzi odejdzie na zawsze, gdy będzie za późno. W nocy w zamieci wyłoni się duży głaz. To będzie noc. Następnie od Bukaresztu do Norymbergi, od Drezna do Berlina, linie pomocy zajęte przez oddziały. Trzecia linia będzie przebiegać z zagłębia Rury do Kaliningradu, kiedy z północy nadlecą czarno-szare ptaki z taką mocą, że zmienią niebo i środowisko. Pierwsze niszczące światło w kościele w pobliżu Lasu Bawarskiego. Wszystko zostanie zniszczone i nikt nie będzie mógł przed tym uciec. Tam niszczące pojazdy przejeżdżają przez chaty i domy. Ciała ludzi zwisają, dookoła czarne twarze, powodzie zniszczą miasto i wsie. Jasnowidz miał wizję, 2025 rok zmieni Polskę na zawsze. Link do filmiku na ten temat w opisie.